Proszę Państwa, wybiła godzina 11, więc myślę, że zaczniemy. Chcielibyśmy serdecznie przywitać pracowników, którzy rozpoczynają swoje oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych albo są przed podjęciem takiej decyzji i chcieliby poszerzyć wiedzę na temat tego programu i zarządzania rachunkiem PPK. Na początku się przedstawimy oficjalnie. Ja się nazywam Alina Niflowicz. Dzień dobry, ja się nazywam Patryk Wyczółkowski. Oboje pracujemy na stanowisku ekspertów regionalnych PPK w Polskim Funduszu Rozwoju Prota PPK. Przez pierwsze godziny, proszę Państwa, będę rozmawiać z Patrykiem o tym, jakie możliwości ma uczestnik PPK, a potem uruchomimy Państwu czat, bo zaraz chyba wyczyścimy ten czat i go zablokujemy, dobrze? A potem Państwu uruchomimy czat, żeby można nam było zadać pytania. Dobrze, Szanowni Państwo, to zaczynamy. Alina, mam do Ciebie pierwsze pytanie. Od czego w ogóle powinien zacząć nowy uczestnik pracowniczych planów kapitałowych? No, ja zaczęłabym od zalogowania się na swój rachunek PPK, bo każda instytucja, która oferuje pracownicze plany kapitałowe, oferuje również dostęp online do swojego rachunku. Jeżeli z tego korzystamy, to widzimy wszystkie operacje na tym rachunku, no i możemy różne wnioski składać elektronicznie. Powiedz mi, Alina, w jaki sposób w takim razie dostanę te informacje? Czy w jaki sposób w ogóle zalogować się na tą stronę? Jaka jest ta strona internetowa? Skąd takie informacje czerpać? Ja akurat dostałam takie informacje mailem, a mój mąż dostał list pocztą tradycyjną, bo to zależy od tego, jakie dane podał nasz pracodawca instytucji zarządzającej, jak zawierał umowy. I w zależności od tych danych możemy liczyć albo na maila, albo na tradycyjny list, natomiast jest tak, że po zawartej umowie o prowadzenie instytucja ma obowiązek wysłać do nas informację, że została zawarta w naszym imieniu umowa, na jakich warunkach, no i jak do tego rachunku się zalogować. To jest jej obowiązek. A co powinienem zrobić, gdybym jednak takiej informacji jako nowy uczestnik PPK nie otrzymał? Proponuję zwrócić się do swojego pracodawcy z pytaniem, jaka instytucja została wybrana i jak ta instytucja powinna przekazać uczestnikom PPK informacje o zawartej umowie, o dostępie do rachunku i tak dalej. Pracodawca tutaj powinien pomóc, a jeżeli się nie uda, to zawsze możemy zadzwonić na infolinię już tej instytucji, aby te kwestie wyjaśnić i załatwić sobie dostęp online do rachunku. No dobrze, Patryk, to teraz ja się Ciebie zapytam. To co w takim razie uczestnik zobaczy na swoim rachunku PPK, jak się do niego zaloguje? Jak się zalogujemy na ten rachunek, to na pewno zobaczymy stan naszego rachunku, czyli będziemy wiedzieć, ile tych oszczędności w naszych pracowniczych planach kapitałowych mamy. Będziemy wiedzieć, jakie kwoty zostały wpłacone przez naszego pracodawcę, jakie wpłaty zostały sfinansowane przez nas oraz przez państwo. Będziemy też widzieć, jak radzi sobie w ogóle ta instytucja finansowa z finansowaniem naszych pieniędzy. Właśnie dzięki temu, że będziemy mogli porównać sumę naszych wpłat z ogólnym stanem naszego rachunku. A jakie wnioski będzie można składać bezpośrednio instytucji finansowej? Będziemy mogli składać różnego rodzaju wnioski. Na przykład wniosek o zmianę funduszu zdefiniowanej daty albo o dokonanie konwersji lub zamiany. Każda z tych instytucji finansowych musi utworzyć co najmniej 8 funduszy zdefiniowanej daty. To są fundusze, które są kluczowe dla całego procesu oszczędzania i inwestowania tych środków. Dlaczego? Bo te fundusze dopasowują politykę oszczędzania i politykę inwestycji do wieku uczestnika. Inaczej mówiąc, inaczej ta polityka jest prowadzona na przykład dla 50-latka, a inaczej dla 30-latka. Ona się dostosowuje wprost do naszego wieku. Oczywiście my nie musimy wcale tej polityki akceptować. Jeżeli byśmy chcieli zmienić tą politykę inwestycyjną, to właśnie możemy dokonywać takiej konwersji lub zamiany. Jeden z tych wniosków dotyczy tych wpłat, które już dokonaliśmy, czyli możemy przenieść te środki, które mamy właśnie do funduszu o innej zdefiniowanej dacie. Drugi z tych wniosków dotyczy sytuacji, kiedy byśmy chcieli, żeby te środki, które już wpływają na nasz rachunek PPK, wpływały już bezpośrednio do tego funduszu zdefiniowanej daty o tej polityce inwestycyjnej, którą chcemy. Rozumiem, czyli na przykład załóżmy, że byłam w funduszu 2035, chcę zmienić na fundusz 2025 bezpieczniejszy, składam taki wniosek instytucji, tak? I gdybym chciała przelać te pieniądze, które już są uzbierane w funduszu 2035, też mogę to zadysponować instytucji, tak? Czyli są dwa rodzaje wniosków, rozumiem. Ten jeden dokładnie dotyczący wpłat przyszłych, tak?
Dokładnie tak. Jeden dotyczy wpłat przyszłych, a drugi dotyczy tych wpłat, które już zostały dokonane. Przy czym też musimy pamiętać, że jeżeli dokonujemy tej konwersji, czyli przenosimy te środki do funduszu o innej zdefiniowanej dacie, musimy przenieść minimum 10% tych środków, które mamy na naszym rachunku. Generalnie też zasada jest taka, że im ta zdefiniowana data funduszu jest bliższa, czyli na przykład rok 2025, ta polityka inwestycyjna jest po prostu bardziej bezpieczna. Im ta zdefiniowana data funduszu jest bardziej odległa, czyli na przykład rok 2065, to wówczas ta polityka inwestycyjna będzie bardziej agresywna, będzie bardziej nastawiona na zysk, ale też będzie obwarowana większym ryzykiem inwestycyjnym. Kolejny wniosek, jaki może złożyć uczestnik do instytucji finansowej, to jest wniosek o wypłatę tych środków, tych oszczędności po ukończeniu 60 roku życia. A czy musi to zrobić dokładnie po osiągnięciu tego 60 roku życia? Oczywiście, że nie. Ta decyzja należy tylko i wyłącznie indywidualnie do uczestnika. Ja to mogę zrobić najwcześniej w swoje 60 urodziny, ale równie dobrze mogę to zrobić później. Ta decyzja należy tylko i wyłącznie do samego pracownika, do uczestnika. Równie dobrze w PPK możemy oszczędzać do 63, 65 czy nawet do 100 roku życia. Decyzja należy tylko i wyłącznie do nas. A czy te 60 lat dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn? Oczywiście, że tak. Nie wiążemy sobie tych 60 lat w żaden sposób z wiekiem emerytalnym. Po prostu ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że po osiągnięciu 60 roku życia możemy zacząć swobodnie te środki wypłacać. A czy po rozpoczęciu tej wypłaty, po 60, można dalej dokonywać wpłat do PPK? Niestety nie. Jak już rozpoczniemy tą wypłatę, to kończy to również proces oszczędzania. Instytucja finansowa będzie wtedy informować o tym fakcie naszego pracodawcę i pracodawca zaprzestanie naliczania i dokonywania tych wpłat do PPK. Generalnie też zasada jest taka, że w pierwszym kwartale tego roku, w którym przypadają nasze 60 urodziny, instytucja finansowa ma obowiązek skontaktować się z nami jako uczestnikami PPK i przypomnieć nam o tym, w jaki sposób po te środki możemy już właśnie sięgnąć jako 60-latkowie. Tak się zastanawiam, Alina, a co jeżeli na przykład uczestnik będzie chciał po te środki sięgnąć wcześniej? Ma, proszę Państwa, taką możliwość, bo możemy dokonać tak zwanego zwrotu, czyli wypłaty właśnie środków przed 60 rokiem życia i możemy to zrobić w każdym momencie, czyli już po miesiącu oszczędzania, po kwartale roku, wtedy kiedy chcemy. To powiedz, czym się ten zwrot różni od wypłaty, czyli jeżeli złożę wniosek o zwrot, to znaczy, że kończę oszczędzać? Nie, akurat zwrot, czyli wypłata przed 60 nie wiąże się z końcem oszczędzania, tak jak ta wypłata już po 60. Przed 60 mogę wielokrotnie dokonywać zwrotu i są osoby, które tak robią. To też chcemy wyraźnie powiedzieć, że są osoby, które mówią od razu, że one nie chcą oszczędzać do 60 roku życia, tylko chcą korzystać z dopłat pracodawcy i dokonywać zwrotu na przykład co kwartał czy co pół roku. Oni oczywiście mogą tak robić, daje taką możliwość ta ustawa i chcę wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest ani koniec oszczędzania, ten zwrot, ani rezygnacja. Bo jeżeli ja na przykład wypłacam sobie pieniądze przed 60, a nie składam rezygnacji pracodawcy, to od każdego wynagrodzenia znowu odprowadza mi wpłaty i sam dopłaca i ja znowu po jakimś czasie będę chciała, mogę to zwrócić, czyli wypłacić przed 60. A czy dokonując zwrotu, czyli tej wypłaty przed 60, otrzymam całość tych środków, które mam zgromadzone na swoim rachunku? Nie, nie. To pytanie Twoje, czym się różni zwrot od wypłaty po 60, jest tutaj bardzo uzasadnione, bo musi się czymś różnić. I różni się tym, że po 60 wypłacam te środki w całości, a przed 60 nie dostanę tych wpłat, które trafiły na mój rachunek PPK od państwa. Czyli to w przypadku zwrotu mi zniknie. Ale ja myślę, że ja to pokażę na przykładzie liczbowym, proszę Państwa. Na przykładzie liczbowym osoby, która zarabiała 4000 brutto, od tej kwoty były naliczane wpłaty do PPK. Pracodawca naliczał za pracownika 2%, a sam dopłacał mu 1,5%. Tak załóżmy, czyli bez żadnych dodatkowych wpłat. Jeżeli ten pracownik po roku będzie chciał wypłacić środki, to trzeba wiedzieć, że przez cały rok na jego konto PPK pracodawca swoich wpłat i wpłat pracodawcy łącznie dokona na kwotę 1900 pracownika, na kwotę 1920 zł. Tyle przez cały rok wpłynie na konto. Na tą kwotę wpływu się składa 960 zł, które wpłacił pracownik, 720, które wpłacił pracodawca i 240 od państwa. I teraz jak ten pracownik po roku oszczędzania
chce te pieniądze wypłacić, a nie ma 60, to znaczy, że dokonuje zwrotu. Instytucja dostaje taki wniosek o zwrot i pierwsze, co robi, to musi sprzedać jednostki uczestnictwa, które nabyła za pieniądze, które co miesiąc wpływały na rachunek PPK uczestnika. Sprzedaje te jednostki i zrobiliśmy założenie, że ona je sprzeda dokładnie za kwotę wpływu, czyli dokładnie za te 1920 zł, czyli nic nie zarobiła dla tego uczestnika, bo nic nie zarobiła, dokładnie kwotę wpływu odzyskuje, ale też nie straciła. I teraz ile on po roku dostanie tego zwrotu? Tak jak powiedziałam, wkład od państwa nie zobaczy. One trafią z powrotem na konto, z którego przyszły. Je dostaniemy dopiero, jak będziemy oszczędzać do 60 roku życia. Ale skorzysta z dopłat pracodawcy, bo 30% tego, co wpłacił pracodawca, zasili indywidualne konto ZUS-owskie tego pracownika, ale wypłaci sobie fizycznie na etapie tego zwrotu 100% swoich wpłat i jeszcze dodatkowo 70% tego, co wpłacił pracodawca. Czyli w tym przykładzie wypłaci 1464 zł, a trzeba wiedzieć, że z wynagrodzenia netto potrąca się tylko wpłatę uczestnika i podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy. Czyli przez cały rok temu pracownikowi z wynagrodzenia netto potrącono 1080 zł, a po roku ma prawo wypłacić, tutaj wypłaca w naszym przykładzie 1464, czyli o 384 zł więcej niż sam w to pracownik zainwestował, niż on sam to włożył, czyli potrącono z jego wynagrodzenia netto. Proszę zobaczyć, że ta kwota w relacji do tego, co ten pracownik w to włożył, czyli do kwoty 1080, to jest aż 36% więcej. Dlatego mówimy, że czysto ekonomicznie jest ten program na pewno dla pracownika opłacalny, bo nawet jak nie chce oszczędzać do 60, to może dokonać takiego zwrotu, jak pokazuje. I nawet przy założeniu, że instytucja nic nie zarobiła, on korzysta na dopłatach pracodawcy. 36% to jest zyskowność, którą trudno uzyskać gdziekolwiek indziej obecnie. A tutaj nie założyłam jeszcze zysku instytucji finansowej, bo gdyby ta instytucja miała zyski, to oczywiście wypłacimy więcej. Ale od samych zysków zapłacimy wtedy podatek Belki. No dobrze, a czy są w takim razie sytuacje, w których wypłacając środki przed 60, dostanę również dopłaty państwa? Tak, Alina, są dwie takie sytuacje. Pierwsza z tych sytuacji dotyczy poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub też małżonki, lub też jego dziecka. Mm-hmm. A czy 26-letni student to będzie też dziecko? Oczywiście to nadal jest nasze dziecko, ale ustawa tutaj przewiduje, że musi to być dziecko do ukończenia 18 roku życia. Generalnie też zasada jest taka, że w przypadku tego poważnego zachorowania wypłacamy sobie do 25% środków, które mamy zgromadzone na naszym rachunku PPK. Czyli tych, które my wpłaciliśmy, wpłacił nam nasz pracodawca, wpłaciło państwo i oczywiście z zysku, które te środki wypracowały. Tych chorób jest 21 dla osoby dorosłej, 20 dla dziecka, jest również niepełnosprawność oraz niezdolność do pracy. A jeżeli zachoruję na jedną z tych chorób, a potem na kolejną poważną, która jest ujęta w ustawie o PPK, to czy mogę po raz kolejny wypłacić 25% ze swojego rachunku? Tak, oczywiście. Generalnie zasada jest taka, że możemy wypłacić do 25% środków na jedną osobę, na jedną jednostkę chorobową, na jedną osobę. A jakie dokumenty muszę dostarczyć instytucji finansowej wraz z tym wnioskiem o 25% środków? Bardzo proste dokumenty. Do wniosku wystarczy dołączyć orzeczenie lekarskie lub też zaświadczenie lekarza, które potwierdza diagnozę wystąpienia tego poważnego zachorowania. Jest jeszcze jedna z tych dwóch szczególnych sytuacji, kiedy będziemy mogli skorzystać przed 60 rokiem życia z całości środków. Dotyczy ona przeznaczenia tych środków z PPK na pokrycie wkładu własnego. I to jest fantastyczna opcja dla ludzi młodych, którzy jeszcze na przykład zastanawiają się nad zakupem własnej nieruchomości. Jeżeli zaciągamy kredyt hipoteczny, czyli na przykład Alina, gdybyś chciała kupić mieszkanie za 400 tysięcy, bank wymaga od ciebie wkładu własnego do tego kredytu hipotecznego w kwocie 20% kosztów inwestycji. Czyli mieszkanie za 400 tysięcy oznacza konieczność posiadania 80 tysięcy wkładu własnego. Potrzebujemy wszyscy też czasu, żeby te środki uzbierać. Dlatego zawsze możemy się wspomóc tym, co mamy zgromadzone na swoich rachunkach PPK i przeznaczyć do 100% środków, które tam mamy. Czyli tych, które my wpłaciliśmy, wpłacił pracodawca, wpłaciło państwo wraz z zyskiem, które te środki wypracowały i przeznaczyć je właśnie na pokrycie wkładu własnego. Tylko zasada jest taka. Maksymalnie robią to osoby do 45 roku życia i mamy 15 lat na to, żeby sami sobie te środki zwrócić.
Sposób zwrotu już będzie regulować umowa między uczestnikiem PPK a instytucją finansową. Zasada jest taka, że w ciągu tych 15 lat, pierwsze 5 to może być taki okres karencji, kiedy nie musimy tego robić, a pozostałe 10 już czas na zwrot tych środków. Dobrze, a teraz takie pytanie, a co się stanie, jeżeli nie zwrócę sobie tej kwoty, którą wypłaciłam na wkład własny, nie oddam jej na mój rachunek PPK w ciągu 15 lat? To jest bardzo dobre i zasadne pytanie. No bo zobaczcie Państwo, pożyczam sam od siebie swoje prywatne pieniądze, biorę je ze swojego prywatnego rachunku PPK. No właśnie, to co się stanie, jak sobie tych środków nie zwrócę? To uwaga, dokładnie po 15 latach, kiedy te środki przeznaczyłem na wkład własny, powstanie obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych od tej niezwróconej części. Podatek od zysków kapitałowych to wymieniony wcześniej przez Alinę podatek Belki. Podatek, który jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tylko zysków, a nie samego kapitału. Kapitałem jest to, co my wpłaciliśmy, wpłacił nasz pracodawca, wpłaciło państwo. Zyskiem jest to, co te środki wypracowały podczas procesu inwestowania. Podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, wysokość tego podatku to jest 19 setnych. Płacę 19 setnych tego zysku i to jest mój jedyny koszt podatkowy, jaki muszę ponieść po tych 15 latach. Teraz ja cię zapytam, Alina, a co by się stało z moimi środkami, gdybym na przykład zmienił pracę? Jeżeli zmieniamy pracę, a byliśmy uczestnikiem PPK w poprzednim miejscu pracy, no to mamy tam zaoszczędzone środki. Przechodzimy do innego pracodawcy, więc te środki, które tam mamy, one dalej pracują i to są nasze prywatne środki, one nie znikają. Wprawdzie jak tam nie pracuję w poprzednim miejscu pracy, to rachunek nie będzie zasilany, no bo pracodawca ten stary nie będzie już odprowadzał wkład, bo mnie tam nie ma. Ale są moje pieniądze i ja decyduję, co z nimi zrobię. Czy je wypłacę sobie wcześniej, dokonam zwrotu, czy poczekam do 60 wypłacę, czy ewentualnie dokonam transferu środków z tego mojego rachunku poprzedniego PPK na mój nowy rachunek u nowego pracodawcy, bo jak idę do nowego pracodawcy do pracy i u tego nowego jestem uczestnikiem PPK, no to wiadomo, że on ma zawartą umowę ze swoją instytucją i będę miała kolejny rachunek, ten drugi w tej nowej instytucji, którą wybrał mój nowy pracodawca. No więc jak uznam, że ta instytucja jest na tyle dobra, że warto transferować środki z poprzedniego rachunku, to je sobie przetransferuję. A czy przeniesienie tych środków, taki transfer, czy mnie jako uczestnika PPK to coś kosztuje? Nie, to mnie nic nie kosztuje, dlatego że w PPK instytucje finansowe mają zakaz naliczania opłat za wszelkie wypłaty transferowe między naszymi rachunkami. Tak samo zresztą jak nie mogą nam naliczyć opłaty za wpłaty, za zwrot, czyli wypłatę przed 60, czy za wypłatę tą docelową po 60, też nie mogą. Ale przy tej okazji wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, bo my jako uczestnicy możemy sobie w dowolnym momencie transferować środki między swoimi rachunkami PPK, ale jest też takie ułatwienie dla na przykład uczestników, którzy są tacy mały, elektroniczni powiedzmy to, że idąc do nowego pracodawcy, mogą temu nowemu pracodawcy poinformować tego nowego pracodawcę, gdzie w poprzednim miejscu mieli PPK. I jak oni poinformują tego nowego pracodawcę, a on już po 3 miesiącach zapisze do PPK, to wtedy ten nowy pracodawca poinformuje pracownika jego nowego, że będzie występował o transfer środków z jego poprzedniego rachunku w poprzednim miejscu pracy na nowy. No i ten pracownik, jeżeli przez 7 dni od uzyskania takiej informacji nic nie zrobi, to rzeczywiście o ten transfer wystąpi jego nowy pracodawca i doprowadzi do tego, że instytucja finansowa przeleje środki na ten jego nowy rachunek. Widzisz, Alina, tak się zastanawiam. Ja jestem jeszcze młody, jestem bardzo optymistycznie nastawiony do życia, ale przyszło mi do głowy jedna rzecz. Co by się stało, gdybym jednak tych 60 lat nie dożył? Kto dostanie te środki, które ja zaoszczędziłem w PPK? To zależy, czy wskazałeś osoby uprawnione, czy też nie. Bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy się umiera młodo, czy staro. Chodzi o to, że w momencie śmierci, jeżeli mamy zgromadzone środki, albo na etapie oszczędzania, albo już nawet na etapie wypłat, to one są prywatne. Tak? Czyli te środki prywatne nie mogą zniknąć. Są prywatne środki i one trafią albo do osób, które wskażesz, instytucji finansowej, to są tak zwane osoby uprawnione. One mają pierwszeństwo przed spadkobiercami. Natomiast jeżeli nie wskażesz tych osób uprawnionych, no to wtedy środki otrzymają spadkobiercy, czyli trzeba będzie przeprowadzić postępowanie spadkowe. A czy taki wniosek o wskazanie tej osoby uprawnionej, czy on musi mieć jakąś specjalną formę? Tak, on akurat ten wniosek musi być w formie pisemnej, bo gdybym na przykład chciała wypłacić środki, to klikam na mój rachunek i załatwiam sprawę. Gdybym chciała
zmienić fundusz zdefiniowanej daty, też robię to tam dwoma kliknięciami. Ale jak już ustanawiam osoby uprawnione, to wymaga to formy pisemnej. I akurat w przypadku instytucji finansowej, w której ja mam PPK, to jest tak, że ja zainicjowałam to elektronicznie, czyli wypełniłam formularz, że ja chcę wskazałam daną akurat jedną osobę uprawnioną. Natomiast w ślad za tym, żeby to było ważne, musiałam wysłać dokument podpisany przeze mnie. A czy jako taką osobę uprawnioną mógłbym wskazać na przykład jakąś fundację albo stowarzyszenie? Nie, nie mógłbyś, dlatego że warunek jest taki, że osobą uprawnioną jest osoba fizyczna, czyli osoba prawna typu fundacja nie może być wskazana jako uprawniona. No dobrze, to omówiliśmy tak naprawdę te wnioski, które pracownik może złożyć instytucji finansowej, a teraz powiedz Patryk, jakie wnioski uczestnik składa pracodawcy? Pamiętajmy, że nasz pracodawca nalicza wpłaty zarówno za siebie, jak i też za uczestnika. Więc wszystko to, co będzie miało wpływ na naliczanie tych wpłat, powinno właśnie trafiać do pracodawcy. Czyli na przykład do naszego pracodawcy będziemy składać wniosek o wpłatę dodatkową, jeżeli będziemy chcieli jako pracownicy taką wpłatę sfinansować, lub też ewentualnie zmienić wysokość takiej wpłaty dodatkowej. Taki wniosek możemy złożyć w dowolnym momencie. Gdyby ktoś z nas miał to prawo do obniżenia sobie tej wpłaty podstawowej do mniej niż 2, nie mniej niż 0,5%, również ten wniosek trafia do pracodawcy, jak również oczywiście wniosek, który dotyczyłby zmiany takiej wpłaty podstawowej. Gdyby ktoś chciał w ogóle zrezygnować z dokonywania wpłat, również musi zrezygnować, składając taką deklarację w formie pisemnej do swojego pracodawcy. Gdyby ktoś z kolei ponownie chciał dokonywać tych wpłat do PPK, również taką informację, taki wniosek musi dostarczyć do swojego pracodawcy. Gdyby ktoś z nas był w wieku już powyżej 55 roku życia i na przykład chciałby zostać zapisany do pracowniczych planów kapitałowych, to również zapisuje się za pośrednictwem swojego pracodawcy. No dobrze, wiemy, że jakby korzyść pracownika, który korzysta z PPK, polega nie tylko na tym, że korzysta z dopłat pracodawcy, ale również z dopłat państwa. To proszę, Patryk, powiedz, kiedy uczestnik zobaczy wpłatę powitalną 250 zł na swoim rachunku PPK? Dokładnie, będziemy otrzymywać dopłaty ze strony państwa, dwa rodzaje dopłat, właśnie te 250 zł wpłaty powitalnej i co roku będziemy jeszcze otrzymywać dopłatę roczną w kwocie 240 zł. Jeżeli chodzi o tą wpłatę powitalną, te 250 zł, każdy z nas będzie musiał spełnić dwa bardzo proste warunki, żeby tą wpłatę powitalną otrzymać. Być uczestnikiem programu przez co najmniej 3 miesiące i dokonać 3 jakichkolwiek wpłat na swój rachunek PPK. I dokładnie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym dokonamy tej trzeciej wpłaty, te 250 zł trafi na nasz rachunek PPK. Zobacz, Alina, załóżmy, że twój pracodawca pierwszą wpłatę odprowadził w listopadzie, drugą odprowadził w grudniu, a trzecią odprowadził w styczniu. To kiedy, jak myślisz, otrzymasz tą wpłatę powitalną? Proszę Państwa, styczeń to jest pierwszy kwartał. Czekam do końca tego pierwszego kwartału, czyli do końca marca i do tego jeszcze dodaję 30 dni, o których mówił Patryk. Do 30 kwietnia najpóźniej zobaczę wpłatę powitalną, jeżeli dostałam trzecią wpłatę w styczniu. Tak samo zresztą jak te osoby, które dostały trzecią wpłatę w lutym bądź w marcu. Czyli jednym słowem, co widać, część pracowników poczeka 3 miesiące, część 2, a część tylko 1, żeby zobaczyć wpłatę powitalną, ale na pewno zawsze ją zobaczy. Powiedz, Alina, jeszcze naszym uczestnikom, czy te 3 wpłaty muszą być dokonywane bez przerw, czy to muszą być z kolei 3 wpłaty dokonywane pod rząd? Nie, nie musi być pod rząd. Czyli gdyby było na przykład tak, że miałam wpłatę w listopadzie, potem grudzień, styczeń mam, na przykład grudzień, styczeń, luty przerwę, czyli drugą wpłatę mam w marcu, a trzecią w kwietniu, no to będzie uznane, że trzecia wpłata jest w kwietniu, tak? Czyli w drugim kwartale do końca lipca zobaczyłabym wtedy wpłatę powitalną. No dobrze, Patryk, to może jeszcze powiedzmy uczestnikom, jakie mogą być powody przerw w dokonywaniu tych wpłat. Każdy z nas może iść na przykład na zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe, wówczas te wpłaty do PPK nie będą dokonywane. Możemy iść na urlop bezpłatny, na urlop macierzyński, wychowawczy. Możemy też w ogóle zmienić albo stracić pracę i wówczas też te wpłaty na nasz rachunek nie będą dokonywane. Więc możliwości przerw w dokonywaniu wpłat jest oczywiście kilka. Dobrze, to teraz proszę Cię o informację, kiedy uczestnik otrzyma dopłatę roczną 240 zł. 240 zł to już jest dopłata, którą będziemy otrzymywać cyklicznie. Żeby te 240 zł otrzymać, każdego roku każdy uczestnik PPK na swoim rachunku musi zgromadzić określoną kwotę. Ta kwota zawsze będzie wynikiem działania 6 razy minimalne wynagrodzenie i z tego wyciągnięte 3,5%.
Czyli żeby otrzymać dopłatę za rok 2021, na naszym rachunku PPK musimy zgromadzić 588 zł. Chyba że ktoś z nas w ciągu roku chociaż raz skorzystał z tego prawa do obniżenia sobie wpłaty podstawowej do mniej niż 2, nie mniej niż 0,5%, wtedy mu wystarczy tylko 1/4 tej kwoty, 147 zł. Czyli nawet jak nie oszczędzamy dużo, ale oszczędzamy w PPK, to i tak będziemy mieć wszelkie benefity, jakie program nam daje, czyli również będziemy otrzymywać dopłaty roczne ze strony państwa. Ta dopłata roczna, te 240 zł, zawsze będzie przekazywana na nasz rachunek PPK do 15 kwietnia kolejnego roku, za rok, za który ta dopłata jest nam należna. Czyli dopłatę za rok 2021 otrzymacie państwo do 15 kwietnia roku 2022. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Zarówno ta wpłata powitalna, jak i dopłata roczna, ona zawsze jest przypisana do uczestnika, a nie do rachunku. Inaczej mówiąc, w przypadku dopłaty rocznej, nawet gdybyśmy mieli kilka rachunków PPK, to ta dopłata roczna jest przekazywana tylko na jeden z naszych rachunków PPK. Na ten, który został założony najpóźniej. Również tak samo jest w przypadku wpłaty powitalnej. Niezależnie od tego, ile razy nawet w przyszłości będziemy ponownie zapisywani do programu, ta wpłata powitalna przysługiwała nam tylko i wyłącznie raz. Tak się zastanawia Malina, bo bardzo dużo każdy z nas jako uczestników PPK ma tutaj korzyści, ma możliwości. Ale czy ja jako uczestnik PPK mam jakieś obowiązki wynikające z programu? No, program jest tak skonstruowany, żeby być jak najbardziej przyjaznym dla pracownika. Na pewno powinniśmy informować instytucję finansową o zmianie danych identyfikacyjnych, na przykład adresu, zamieszkania i tak dalej. No, poza tym no, program jest bardzo przyjazny. Możemy składać wnioski pracodawcy o podwyższenia, obniżenia, zawsze możemy zmienić zdanie, przystąpić, zrezygnować. Generalnie większość formalności załatwia tak naprawdę pracodawca. Więc nasze obowiązki są dość mocno ograniczone. Natomiast no, też chcę wyraźnie powiedzieć, że to oczywiście miłe, że pracodawca za nas załatwia większość formalności, ale to nie jest ta główna korzyść, bo główna korzyść programu polega na tym, że pracodawca dopłaca nam 75 zł do każdych naszych 100 zł, które my oszczędzamy w PPK. I to jest ta podstawowa, korzyść. Bardzo dziękuję, Alina, za odpowiedź na te wszystkie pytania. Państwo z kolei, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o pracowniczych planach kapitałowych, to zapraszamy na nasze bezpłatne szkolenia dla pracowników. One się odbywają w różnych godzinach, czasami o 9, czasami o 11, czasami nawet prowadzimy takie szkolenia o godzinie 16, więc każdy z Państwa będzie mógł znaleźć dogodną dla siebie porę. Wkleję teraz na Państwu link do możliwości zapisania się na takie szkolenie właśnie dla pracownika. I teraz wspólnie z Aliną otworzymy dla Państwa czat. Będziecie Państwo mogli zadawać nam pytania za pomocą czatu. My na te pytania będziemy teraz Państwu odpowiadać. Czat będzie moderowany, więc będziemy wpuszczać jedno pytanie, odpowiadać na nie i odpowiadać na kolejne. Zapraszamy teraz do zadawania pytań. Będą czat Państwo teraz... widzieli. Tak, przepraszam bardzo. Będą Państwo dzięki temu widzieli pytanie, na które odpowiadamy, tak? Bo to też. Czat jest teraz przesunięty na środek, więc jeżeli chcecie Państwo to pytanie zadać, na środku jest możliwość wpisania wiadomości. Bardzo prosimy o zadawanie pytań. Pierwsze pytanie pana Marcina. Czy dopłata od państwa będzie zwiększana w kolejnych latach? Obecnie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że to będzie 240 zł rocznie i 250 oczywiście wpłaty powitalnej. Czy nie ma oczywiście w tym momencie zapisów ustawy, które gwarantowałyby, że ona będzie zwiększana w kolejnych latach, ale proszę zauważyć jedno, że na przykład te 240 zł, które otrzymamy w tym roku, one będą inwestowane. Więc skoro będą inwestowane, to również zwiększy się oczywiście wartość tej wpłaty, która została dokonana w latach kolejnych, kiedy już będą te środki dla nas po prostu pracować. Ale na ten moment każdego roku po prostu będziemy otrzymywać równą kwotę 240 zł. Zapraszamy do zadawania pytań. Tak, my bardzo chętnie odpowiemy na te pytania. Mamy całe 15 minut na to, żeby na te Państwa pytania odpowiadać. Jest kolejne pytanie. No to już będziemy, już jestem ciekawa. Czy są ograniczenia czasowe, długość oszczędzania? Czy mogę dokonać wypłaty na przykład po roku czy dwóch? Nie ma ograniczeń czasowych, to znaczy... Jeżeli ktoś przystępuje do tego programu mając lat 30, na przykład, czy 20, czy 40, to tak jak Państwu pokazywałam,
może w każdym momencie, po roku, po dwóch, po miesiącu dokonać tak zwanego zwrotu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Natomiast jeżeli ktoś na przykład przystępuje, bo tutaj pan Marcin pyta, czy mogę dokonać wypłaty po roku, nie wiem, ile pan Marcin ma lat, ale jeżeli na przykład ma lat 59, no to po roku wypłaci już sobie te pieniądze w całości, może po roku, po dwóch w całości, ale jak ma lat 32, to również może po roku oczywiście, tylko wtedy to będzie na zasadzie zwrotu, czyli dostanie 100% swoich wpłat, 70% dodatkowo tego, co wpłacił mu pracodawca. Pytanie pani Anny. Jakie są kryteria przy wyborze instytucji finansowej? No bo tych instytucji jest parę. Dokładnie tych instytucji jest 19. Ustawa zakłada trzy takie obiektywne przesłanki, które powinniśmy wziąć pod uwagę i jedną subiektywną. Trzy obiektywne przesłanki to są koszty za zarządzanie, jakie ta instytucja finansowa będzie pobierać od uczestników. To są stopy zwrotu, jakie ta instytucja finansowa osiągała na przestrzeni ostatniego czasu. I to jest ogólne doświadczenie tej instytucji finansowej. To są trzy obiektywne przesłanki, które oczywiście możemy zbadać. Jest jeszcze jedna subiektywna. To jest najlepiej rozumiany interes pracowników. To są dokładnie wszystkie te przesłanki wymienione w ustawie. Oczywiście Państwo możecie sobie dowolnie ten katalog rozszerzyć, więc jeżeli byście chcieli przyjąć inne kryteria wyboru, na przykład szersze, no to jak najbardziej możecie Państwo również wziąć pod uwagę inne przesłanki. Kolejne pytanie pani Kingi. Jeśli zmienimy pracodawcę i będziemy oszczędzać na dwóch rachunkach, to na który wpłyną te dopłaty od państwa? Jeżeli jest tak, że mam jeden rachunek, ten taki już, którym mam inwestowane środki, ale nie zasilany, a drugi rachunek u nowego pracodawcy zasilany, to wpłyną na ten zasilany rachunek, czyli na ten aktywny, na który wpływają wpłaty. Pytanie pani Magdaleny. Czy jeżeli pracownik nie poinformuje nowego pracodawcy o tym, że ma otwarte inne konta, to czy pracodawca powinien taką informację pozyskać od pracownika, aby dokonać transferu środków? Czy to pozostaje w kwestii pracownika? To pozostaje w kwestii pracownika. Dokładnie przepis ustawy, który nam o tym mówi, mówi nam o tym, że pracownik składa taką informację do swojego pracodawcy. Nie jest nigdzie napisane, że musi złożyć na przykład pod jakimś rygorem, czy też, że pracodawca musi taką informację od pracownika uzyskać. Nie, pracownik składa taką informację, więc może to zrobić, ale wcale nie musi. Jeżeli pracownik oczywiście takiej informacji nie dostarczy, to pracodawca nie musi od tej informacji od tego pracownika wymagać. Pamiętajcie Państwo również o tym, że każdy pracownik takiego transferu, czyli przeniesienia tych środków z jednego rachunku PPK na drugi, może dokonać samodzielnie, po prostu logując się na swój rachunek PPK. Kolejne pytanie pana Andrzeja. Malkontenci porównują PPK do OFE. Czym to się różni? Dobrze, to tak. Ja zacznę od tych różnic najistotniejszych może. Najistotniejsza różnica jest taka, że środki w PPK są prywatne. I teraz powiem panu, że to jest troszeczkę krzywdzące dla tego programu porównywanie go z OFE, no bo w OFE prywatności nie było. Tak? I niezależnie od tego, co o tym myślimy, albo jak bardzo czujemy się pokrzywdzeni, na przykład ja jako uczestnik OFE, to rzeczywiście zapisu o prywatności nie było. Jak Trybunał Konstytucyjny stwierdzał, że te środki w OFE mają charakter publiczny, to wyjaśniał to w ten sposób, że dawna składka ZUS została podzielona między ZUS i OFE i my nic do tego nie dopłaciliśmy, a tutaj w PPK te środki są prywatne. Jest zapis wprost o prywatności środków. Jest też wyraźnie powiedziane, że one są tak samo, proszę Państwa, prywatne jak nasze, nie wiem, pieniądze w banku, czy jak nasze mieszkanie. Czyli jak ktoś mi mówi, że zabiorą mi to PPK, tak jak mi zabrali OFE, to odpowiadam, że tam nie były prywatne, a tu są. Ryzyko, że ktoś mi zabierze te pieniądze, czyli państwo polskie, jest no, takie samo jak ryzyko, że państwo polskie zabierze mi mieszkanie albo zabierze mi moją lokatę w banku. Po prostu pamiętajmy, że to jest ta sama prywatność, więc to jest podstawowa różnica, bardzo istotna, najistotniejsza. Druga ważna jest taka, że ja do OFE musiałam wejść, a jeżeli ktoś nie chce korzystać z PPK, to nie musi, tak? Bo jak ma do 55 roku życia, to składa rezygnację, a jak skończył 55 lat, to w ogóle nic nie robi i nie będzie w tym programie, jak nie przystąpi. Więc trzecia różnica jest taka, że ja z OFE nie mogę tych pieniędzy wybrać wcześniej. A tutaj proszę zauważyć, że daje się nam taką możliwość nawet co miesiąc, jakbyśmy chcieli, to możemy dokonywać zwrotów. I czwarta różnica, to jest istotna, opłaty. Bo instytucje finansowe w OFE, no niestety, ty Patryk chyba jeszcze tego nie pamiętasz, bo jeszcze wtedy nie pracowałeś, ale ja już tak. Proszę Państwa, instytucje naliczały na początku 80% opłaty za zarządzanie. Więc nawet jak zarobiły niezłe pieniądze, to my tego finalnie nie widzieliśmy, bo ta opłata za zarządzanie tak w cudzysłowie zjadła nam te zarobki.
Więc to jest kolejna różnica. A tu mamy maksymalną opłatę za zarządzanie, jaką instytucja może pobrać. I to jest mocno, mocno ograniczone, tak? 0,5, ewentualnie 0,6%. W związku z tym naprawdę tych różnic jest wiele, ale najważniejsza jest prywatność. Gdyby ktoś chciał z czymkolwiek porównywać PPK, to moim zdaniem prędzej powinien to porównywać z PPE, czyli pracowniczym programem emerytalnym. Bo pracodawca, który wdrożył u siebie PPE i odprowadza 3,5% na PPE, w ogóle nie odprowadza wkład do PPK. Jest zwolniony z obowiązku. Pytanie pani Anny. Zrozumiałam też, że można mieć parę kont PPK. Proszę o rozwinięcie. Zobaczcie państwo, może być taka sytuacja, że na przykład pracuję równolegle u dwóch pracodawców. U każdego jestem zatrudniony na przykład na podstawie umowy o pracę i każdy z tych pracodawców tworzy mi pracownicze plany kapitałowe. W takim przypadku mam równolegle dwa konta PPK. Może być sytuacja, że na przykład dzisiaj pracuję u jednego pracodawcy, a za 3-4 lata zmieniam pracę, idę pracować do nowego pracodawcy, nowy pracodawca również otwiera mi mój nowy rachunek PPK. Ten, który miałem u swojego starego pracodawcy, cały czas istnieje. On cały czas jest, cały czas mam prawo do tego, żeby na przykład pozostawić tam te swoje środki. Czyli może być taka sytuacja, że w ciągu naszego życia tych rachunków PPK, które będziemy mieli, będziemy mieć po prostu ich kilka. Pani Renata pyta, tu już oddaję tobie Ani na głos. Czy jest problem dla pracodawcy do prowadzenia PPK? To jest tak, że my musimy sobie załatwić nakładkę na system kadrowo-płacowy. Są specjalne te firmy, które nam sprzedawały systemy kadrowo-płacowe, oferują te nakładki, one współgrają z interfejsami instytucji finansowych. Muszę powiedzieć, że wczoraj prowadziłam webinarium pracodawcom, gdzie pani opowiadała o doświadczeniach wdrożenia PPK w swojej firmie i kolejne takie będą, więc można zawsze też w takim bezpłatnym webinarium uczestniczyć. Chcę państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś na przykład nie ma jakiegoś specjalnego programu, nie wyobrażam sobie tego, tak, ale można również ręcznie wprowadzać dane do PPK. Czyli mamy dwa rozwiązania. Albo zakupić nakładkę na system kadrowo-płacowy, która będzie nam ułatwiała zarządzanie tym programem, albo drugie rozwiązanie, będziemy to robić ręcznie, czy korzystając z ogólnie dostępnych programów. Pytanie pani Kingi. Czy państwo polskie może nałożyć ustawą podatek na te oszczędności? To jest bardzo dobre pytanie. Zobaczcie państwo, że te oszczędności, które mamy w swoim PPK, już dawno są objęte podatkiem dochodowym. Na zasadzie, że my oszczędzamy te 2% naszego wynagrodzenia, ale ono już jest odejmowane z naszej pensji netto, więc to już jest naszym dochodem, stało się dochodem, bo płaciliśmy od tego podatek dochodowy. Płaciliśmy również podatek dochodowy od wpłat naszego pracodawcy. Więc nie można podwójnie opodatkować tego samego dochodu, więc na pewno państwo polskie nie nałoży od tego podatku dochodowego. Co by mogło zrobić państwo polskie? Nałożyć podatek od zysków kapitałowych, czyli ten podatek Belki. No ale przecież ten podatek już funkcjonuje. I zobaczcie państwo, jak ten podatek jest tutaj bardzo mądrze wykorzystywany. Jak sobie wypłacamy te środki już po 60 roku życia, podzielimy je sobie na 120 rat albo wypłacimy 25% jednorazowo, a pozostałe środki w minimum 120 ratach, to tego podatku od zysków kapitałowych, tego podatku Belki nie płacimy. Płacimy go z kolei, jeżeli nie dotrzymamy tego kontraktu długoterminowego oszczędzania i dokonamy tego zwrotu. Wówczas płacimy podatek od tych zysków, który ten nasz kapitał wypracował i wtedy ten podatek od zysków kapitałowych jest przez nas odprowadzony. Więc jakby tutaj jest bardzo dobra gra, można powiedzieć, tym podatkiem od zysków kapitałowych, podatkiem, który już funkcjonuje w Polsce. Przypomnij mi, Alina, to jest podatek Belki, więc za czasów, kiedy Marek Belka był premierem, to chyba lata 2003 albo 2004. Tak czy inaczej, od ponad 16 lat ten podatek powinien na pewno funkcjonować. I cały czas jest. 19 setnych to jest wysokość tego podatku i myślę, że on tutaj jest bardzo dobrze w całym programie wykorzystywany właśnie, żeby jak największe korzyści podatkowe nam dać wtedy, kiedy już będziemy po 60 roku życia. Ale konkluzja jest taka, że na pewno nie może być te wypłaty z PPK ponownie objęte podatkiem dochodowym. I pytanie widzę jeszcze pani Agnieszki. Mhm. Czy osoba będąca na chorobowym musi uzupełnić brakujące wpłaty? Nie, nie, tutaj nikt niczego nie uzupełnia, też żeby była jasność. Wszystkie wpłaty odprowadza pracodawca. Odprowadza wpłatę po stronie pracownika i sam dopłaca. I odprowadza wtedy, kiedy mamy wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK. A wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK to jest, proszę państwa, podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. I jeżeli my na przykład jesteśmy na długotrwałym chorobowym, to za ten czas po prostu wpłat do PPK naliczonych nie będziemy mieć. Pan Jacek pyta, czy
Czy jest dopuszczalna sytuacja, gdzie to pracodawca dopłaca kwotę PPK za siebie i za pracowników, a z pensji potrącany jest tylko podatek? No tutaj te akcenty muszą być rozłożone w miarę równolegle. To znaczy pracodawca ma obowiązek dopłaty co najmniej tego 1,5% wynagrodzenia pracownika na jego rachunek PPK, a pracownik musi finansować co najmniej te 2% swojego wynagrodzenia na swój rachunek PPK. Nie ma możliwości, żeby pracodawca finansował jakby tutaj całą wpłatę. Takiej możliwości nie ma w PPK, ale na przykład jest w PPE. Kolejne pytanie pana Andrzeja. Czy osoba po 60 może wypłacić już po roku całą kwotę? Weszła do PPK mając 60 lat. Tak, panie Andrzeju, jak najbardziej. I to jest właśnie to, co powoduje takie olśnienie u pracowników, że tak naprawdę to mając lat 55, 6, 7 mi się bardzo opłaca w to wchodzić, bo mam krótką perspektywę czasową, po której mam prawo te pieniądze wypłacić w całości. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Oczywiście w całości dopłacam to, co pochodzi z moich wpłat pracodawcy i państwa, ale jeżeli wypracuje instytucja zysk, wypłacając w całości naraz, zapłacę od 75% tych zysków podatek Belki. Natomiast faktycznie w całości wypłacę wszystkie te środki bez potrąceń dodatkowych. Pytanie pani Kingi. Gdy w ciągu swojego całego życia zawodowego wielokrotnie zmienię pracę i będę miała X kont PPK, czy jeżeli nie zapiszę sobie gdzieś, gdzie te konta są, to czy będę mogła w jakimś jednym miejscu sprawdzić, gdzie i ile tych rachunków mam? Ewentualnie, czy po 60 roku życia ktoś się ze mną lub moimi spadkobiercami skontaktuje? Tak, proszę państwa, od przyszłego roku będzie możliwość na naszym portalu na mojeppk.pl sprawdzić, ile państwo w ogóle tych rachunków PPK macie i jaka jest wartość tych rachunków. Taka możliwość będzie dostępna od końca tego roku, czyli z początkiem roku 2022. Dodatkowo każda instytucja finansowa ma obowiązek skontaktowania się z państwem raz w roku i przesłania państwu wartości rachunku. Taka informacja z reguły będzie do państwa docierać na koniec lutego danego roku. Albo w formie listownej, czyli tradycyjnej, albo w formie elektronicznej. Dodatkowo na wypadek śmierci, jeżeli nie będą wskazane akurat osoby uprawnione, tylko tutaj to dziedziczenie będzie normalnie na zasadach prawa spadkowego, no to zawsze sąd będzie otwierał postępowanie spadkowe, badał tą masę spadkową, więc tutaj te osoby jako ustawowi spadkobiercy na pewno zostaną o tym poinformowani. W przypadku, jeżeli to będą osoby uprawnione, to proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek i gdziekolwiek, nie tylko w PPK, ale na przykład też w ubezpieczeniach, wskazujecie państwo kogokolwiek jako osobę uprawnioną, to pamiętajcie państwo o tym, żeby tą osobę uprawnioną o tym poinformować. Obecne przepisy są tak skonstruowane, przepisy prawa już nie wynikające z ustawy o PPK, że to ta osoba uprawniona sama musi się zgłosić do takiej instytucji finansowej czy do ubezpieczyciela po te środki, które są jej należne na wypadek naszej śmierci. Kolejne pytanie pani. Już czytam. Pani Anna, czy muszę rozliczać się co roku w skarbówce? Nie. Nie rozlicza się pani w żaden sposób z tego PPK w skarbówce, to jest poza. Proszę się tego nie obawiać. Podatek powinien potrącić pracodawca, zaliczkę na podatek, a jak nie potrąci, wpisze pani w PIT. Nic pani dodatkowo nie będzie rozliczać. Program jest bardzo przyjazny dla samych uczestników. Pytanie pani Anny. Czy PPK gwarantuje nam wypłatę co najmniej tej kwoty wpłaconych środków? Proszę zobaczyć jedno, że te środki są zainwestowane na rynku kapitałowym. One są zainwestowane w akcje, są zainwestowane w obligacje. Na rynku kapitałowym zawsze możemy ponieść zarówno zysk, jak i też możemy ponieść zarówno stratę. Oczywiście nie ma jakiejkolwiek gwarancji, no bo to jest proces inwestowania. Ale proszę pamiętać o jednym. Po pierwsze, ewentualny zysk czy też strata jest rozłożona proporcjonalnie pomiędzy trzy wpłaty, czyli nasze wpłaty, wpłaty naszego pracodawcy oraz wpłaty ze strony państwa. Jak ktoś się bardzo, bardzo boi ryzyka inwestycyjnego, to niech od razu dokona tej konwersji lub zamiany, czy najlepiej alokacji do tego funduszu zdefiniowanej daty, o tej najbliższej zdefiniowanej dacie. Czyli na przykład funduszu 2025, tam gdzie co najmniej 85% jego oszczędności będzie zainwestowane w obligacje, maksimum 15% będzie mogło być zainwestowane w akcje. Wtedy to ryzyko inwestycyjne zniwelujemy do minimum. Obligacje są bardzo bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym. Oczywiście nigdy nie dadzą nam 100% pewności, ale mogą dać nam już prawie 100% pewność. Gdybyśmy też wzięli pod uwagę jakiś taki bardzo, bardzo czarny scenariusz, że na przykład będzie niesamowity krach na giełdzie, a my akurat byśmy chcieli sobie te środki wypłacić, to proszę zobaczyć, jeżeli wypłacamy sobie 100% naszych wpłat i 70% wpłat naszego pracodawcy,
to musiałby być to naprawdę gigantyczny krach, myślę, że jeszcze niespotykany w historii, żebyśmy sobie faktycznie wypłacili mniej tych środków, niż sami na ten rachunek wpłaciliśmy. Mamy godzinę 11:45. I widzę, że nie mamy większej ilości pytań. Skoro jest 11:45, to bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Bardzo Państwu również dziękujemy za wszelkie pytania i za to, że Państwo z nami zostaliście. Mam nadzieję, że te informacje, które Państwu przekazaliśmy, były dla Państwa pomocne, dobre i skorzystacie z Państwa z tej wiedzy. Z naszej strony życzymy Państwu jak największych oszczędności. Opłaca się oszczędzać w PPK, sami Państwo to widzicie, a jeżeli nie chcecie oszczędzać w PPK, to na pewno oszczędzajcie, ale nawet w innych formach gromadzenia tego kapitału na swoją przyszłość. Serdecznie Państwu dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.